Cześć, jestem Sandra Porena, środowa śniadanie z winiarską. Dzisiaj będzie odcinek, który dla wielu z Was nie będzie zaskoczeniem. Zaskoczeniem być może będzie, że faktycznie taki błąd się pojawia, ale on się pojawia i to pojawia się dosyć często. I tak naprawdę, wiecie, mówienie, że coś jest trudne albo proste, no ja mogę powiedzieć, że coś jest proste dla mnie albo że coś jest trudne dla mnie. Stwierdzanie tak ogólnie, że dane zagadnienie jest proste czy trudne, no nie ma sensu, bo tak jak powiedziałam, dla jednej osoby coś może być proste, a dla innej to samo zagadnienie będzie stanowiło przeszkodę trudną do przejścia. I odwrotnie, dla tej drugiej osoby coś innego może być bardzo łatwe, a dla tej pierwszej będzie to stanowiło problem. Więc co to za błąd mam dzisiaj na myśli? Słówko po naszemu z. Natomiast w angielskim mamy with albo from. I zdarza się Wam to mylić. Pamiętajcie, że with znaczy z, na zasadzie z kimś lub z czymś, natomiast from znaczy skądś. Jeżeli idziemy skądś albo wracamy skądś, to powiemy I, na przykład while I was coming back from work, I met Jill. Zawsze powiemy I come from, jeżeli mówimy pochodzę skądś, więc to możecie sobie skojarzyć z tym I come from. Natomiast mogę też powiedzieć when I was coming back from work with Jill, we met Tom. Czyli kiedy wracałam z pracy z Jill, czyli with Jill, from work, ale with Jill, we met Tom, czyli my spotkałyśmy Toma. Więc jeżeli mamy na myśli, że z kimś lub z czymś, to zawsze powiemy with, natomiast z kąć, to zawsze będzie from. Ode mnie to tyle na dziś. Piszcie Wasze słówka na dziś w komentarzach. Jest ich coraz więcej. Muszę pomyśleć o jakiejś nowej nagrodzie dla tych osób, które robią to regularnie. A tymczasem do zobaczenia już jutro. Cześć!